Bolivariańska Republika Wenezueli, 32. państwo na świecie pod względem wielkości. Stolica Caracas, język urzędowy hiszpański, powierzchnia ponad 916 tysięcy kilometrów kwadratowych, liczba ludności 30 milionów 102 tysiące, jednostka monetarna Bolívar Fuerte. Dziś w Światopodglądzie podglądamy Wenezuelę, kraj, który pewnie wielu Polakom, zwłaszcza tej starszej daty, kojarzy się z serialami, z pięknymi paniami i bardzo przystojnymi panami, którzy grają w tych serialach. Czy to jest w ogóle takie Hollywood? Nie, w żaden sposób. Ja bym powiedział, że jeżeli chodzi o fan klub, to chyba jest wielopokoleniowy, bym powiedział, bo chociaż być może młodzież już odeszła troszkę od tego, no ale faktem jest, że był taki okres u nas, że te tasiemce wenezuelskie nie schodziły z telewizji. Z ulgą chyba troszkę się pokończyły. Znaczy to jest plastikowe kino oczywiście, to nikt nie udaje, że to ma być jakieś arcydzieło. Ale faktem jest, że mają z czego wybierać. To prawda jest, że Wenezuelki słyną z urody, aczkolwiek trudno powiedzieć, gdzie się kończy prawdziwa Wenezuelka, zaczyna się kosmetyka, ja wiem, już może jakaś biotechnika. Regularnie wygrywają przecież te konkursy Miss Świata, z tym, że no, tam są w ogóle szkoły Miss, tam się dziewczynki przygotowuje do tego lata całe, no i efekt jest taki, że one tam powiedzmy wygrywają. Czy z tego kraju żyje lepiej? Nie wiem. Ale na pewno jest z tego znany. Jak się chodzi po ulicy, no, to jest taki troszkę jakby po Hollywood. W Hollywoodzie byłem nie wiem ile razy, kilkanaście. I raz widziałem bardzo ładną dziewczynę, która okazała się Polką, turystką. W zasadzie w Wenezueli jest tak samo. Chodząc po ulicy nie zobaczysz obsady telewizyjnej. Po prostu no, ciemny naród, bo cała Ameryka Południowa jest ciemna. W miarę jeszcze szczupły i no, urodą nie odbiegają powiedzmy od mieszkańców Kolumbii, którzy też słyną z urody. No i tak Polki najładniejsze są, więc to jest zupełnie inna bajka. No ale w każdym razie Wenezuela na początku na pewno była znana bardziej z seriali jak z czegokolwiek innego. Potem troszkę doszło polityki, bo o Chavezie, kto nawet się polityką nie interesuje, to przecież słyszał. Eksperymenty socjalistyczne a la Kuba, które się najprawdopodobniej, jeśli będą kontynuowane, skończą tak jak na Kubie, czyli wszystko na kartki. Do czego dobrze zmierza, bo jeżdżąc po tym kraju, teoretycznie bogatym, bo to jest duży eksporter ropy naftowej, prawda? Więc trudno uwierzyć, że może brakować towaru. Dokładnie takie déjà vu, jak u nas wchodzi się do sklepu i w zasadzie niczego nie ma w kraju, który sam pomaga Kubie, więc troszkę takiego surrealizmu albo schizofrenii politycznej. No ale nikt z podróżników nie wybiera się do Wenezueli, żeby raz oglądać obsadę seriali, a dwa, no, żeby specjalnie polityką się zajmować. Przeciekawy kraj, a polityka powiedzmy i uroda kobiet to jest jakby rzecz, znaczy może nie drugorzędna chciałem powiedzieć, uroda kobiet pierwszorzędna, ale polityka drugorzędna, więc już może się polityką nie zajmujmy. Nie tylko polityka i nie tylko piękne kobiety cię przyciągnęły do Wenezueli, ale także przyroda. Głównie, tylko. Polityka w ogóle, a no bardzo bym chciał, żeby mnie piękne kobiety przyciągały, ale niestety. Żebyś ty przyciągał piękne. Tak, sam się musiałem przyciągać albo przeciągać. No w każdym razie skupmy się na walorach poza urodziwych i poza politycznych. No w każdym razie duży kraj, parokrotnie większy od Polski. Niespecjalnie gęsto zaludnione, aczkolwiek nierównomiernie, bo głównie wybrzeże z racji tam zaszłości kolonialnych i obsady hiszpańskie, bo jest to była kolonia hiszpańska. A więc najstarsze miejscowości, które są w tym kraju, no to jest pas wybrzeża, tam gdzie docierały statki. Natomiast wnętrze, interior kraju bardzo długo nie był zbadany, więc była to jeszcze kraina Indian, którzy do dzisiaj owszem przetrwali, tylko że w stanie szczątkowym. Przyroda jeszcze nie jest w stanie szczątkowym, aczkolwiek no ja w ogóle czarnowidzę i uprawiam czarnowidztwo globalne, czyli widzę, że to wszystko i tak schodzi na psy. Ja, znaczy, nie posądzam, że 2012 rok będzie akurat tym rokiem, ale któryś z kolei na pewno. No ale to jest zupełnie notabene i nie będziemy się zajmowali proroctwami. W każdym razie kraj bajkowej urody przyrodniczej, niezniszczonej do końca. A bym powiedział, że są nawet fragmenty unikatowe, bo zupełnie dziewicze. No i właśnie po to tam się wybrałem.
No i zobaczyłeś między innymi Llanos, czyli równiny zalewowe. Tak, no kraj obfituje w różne biotopy, czyli jakby różne środowiska przyrodnicze. Między innymi no, ma równiny, takie rozległe równiny. Trawiasto-bagienne bym powiedział, no, to jest ciekawy biotop, bo częściowo jest zalewany. Czyli w pewnym okresie jest to sawanna, tu możesz sobie po prostu chodzić, brodzić w trawach, a 2-3 miesiące później, jak dobrze popada, to no, masz wody po szyję albo jeszcze głębiej. Przyroda dostosowana jest do tego doskonale, aczkolwiek trudno powiedzieć o ludziach, którzy tam żyją. No, dosyć specyficzni tacy wenezuelscy kowboje operują na tym terenie, czyli wypasają bydło, mają swoją zupełnie oryginalną kulturę, swoją własną muzykę, nawet taki trochę własny język. Bardzo twardzi ludzie, bowiem i ziemia nie za bardzo rozpieszcza. No i oczywiście przystosowali się do tychże warunków. Te tereny Llanos są rajem dla ptactwa. Jeśli ktoś jest ornitologiem, czy cokolwiek ma zainteresowania w tym kierunku, no to może tam spędzić parę miesięcy. Tam tysiące ptaków ma co jeść, bo oczywiście jak tu równiny są zalane, to jest sporo ryb. No ale symbolem jakby tej krainy jest największy wąż na kuli ziemskiej, czyli anakonda. No, różne wymiary tych anakond się podaje, 10 metrów, no, słyszałem gdzieś o 12-metrowych, no, ale w każdym razie potężne są. Czasami mogą stanowić zagrożenie dla ludzi, ale to no, tylko przypadkowo jakieś dziecko wejdzie do wody. Natomiast główną ofiarą dla anakond są albo kajmany, czyli to jest taka odmiana aligatora, czyli krokodyla, z tym, że to nie jest dokładnie to samo jakby, albo kapibary. To są przeciekawe zwierzęta, największe gryzonie na świecie, do 60 kg. Nam się gryzonie raczej ze szczurami kojarzą, z myszami, prawda? Z chomiczkiem. O, na przykład. A tu mamy 60-kilogramowe cielsko, żyjące w środowisku takim właśnie półwody. Kapibary uwielbiają wodę, zresztą przystosowane są do tego. No i znakomicie sobie tam radzą, aczkolwiek no właśnie nie z góry jest zagrożenie dla nich główne, ale właśnie anakonda, która jest wężem dusicielem, więc nie jest jadowita, tylko po prostu oplata się wokół ciała anakondy, czasami człowieka, ale mówię rzadko kiedy, i po prostu dusi. Jak już udusi, trochę to trwa zresztą, to połyka w całości. Żaden wąż nie ma zębów do rozgryzania pokarmu. No i teraz wyobraź sobie anakondę, która połyka 60-kilogramową kapibar. No wygląda troszkę, jakbym powiedział, baloniasto. Czyli przypomina mi się taki obrazek z Małego Księcia. Dokładnie tak. Dokładnie tak to wygląda. W przekroju pewnie jeszcze bardziej. No i taki posiłek dla anakondy starczy na miesiąc, dwa. Z chwilą, kiedy strawi wszystko, bo ma ogromnie sprawny system trawienny, no to po prostu zawsze się za następną kapibarą. A dla odmiany, jeżeli powiedzmy nie lubimy specjalnie wody ani trawy, to Wenezuela jakby swoją główną atrakcję turystyczną, przyrodniczą ma bardziej na południu, w prowincji Canaima. Tam wznoszą się słynne, przesłynne jak słynne, jak dla kogo, ale no, każdy przyrodnik, każdy podróżnik słyszał o Tepui. To są takie potężne góry piaskowe, stołowe. Inaczej mówiąc, absolutnie prawie gładkie. No, to nie jest może stół, ale to nie są szczyty. To jest fragment ogromnego płaskowyżu piaskowego, który popękał i te pęknięcia zmieniły proporcje. Była to płaszczyzna z kanionami, z pęknięciami. Te przełomy się rozszerzały i w końcu proporcje się zmieniły. To jest równina z takimi ostańcami. To jest jedna z najstarszych skał na kuli ziemskiej, ten piaskowiec. On jeszcze powstał, kiedy w ogóle nie było życia praktycznie poza jednokomórkowcami na kuli ziemskiej. Powstał w czasach no, absolutnie pradawnych, kiedy jeszcze Ameryka Południowa była połączona z Afryką. I charakteryzują się tym, iż mają bardzo strome brzegi, bardzo strome ściany. Praktycznie bez umiejętności alpinistycznych nie sposób się dostać na szczyty tych tepui. Także przez długi okres czasu legendy chodziły, co tam może być na górze. Między innymi słynny pisarz Conan Doyle, ten od Sherlocka Holmesa, napisał książkę, która no, jakby sugerowała, że skoro to jest tak odcięte od reszty świata, te obszary, potężne są te góry obszarowo, to jeszcze mogły tam się zachować dinozaury. No, jakiś tam film nakręcono, Zaginiony Świat.
nic bardziej mylnego, bo tam na górze prawie nic nie ma z większych stworzeń, ale faktem jest, iż krajobraz jest unikatowy na skalę światową. A czy w ogóle te niezdobyte tereny można już zdobywać? Tak. Jeśli się jest badaczem i ma pozwolenie, to można eksplorować te pui. No ale to trzeba mieć specjalnie. Tam jest ogromny park narodowy, więc to nie można sobie tak po tym parku chodzić, jak się chce. Natomiast dla turystów, takich powiedzmy, no jak ja, przeznaczona jest najsławniejsza góra, Roraima. Najsławniejsza chyba dlatego, że na nią można właśnie wchodzić i to bez większego trudu. Nie jest to spacerek, ale praktycznie każdy może wyjść odrobinę choćby sprawny. Roraima jest potężnym tym masywem, odkrytym w zasadzie no, dosyć dawno, ale pierwsze ekspedycje w XIX wieku próbowały się dostać na ten teren, gdzie to jeszcze teren był dziewiczy. W tej chwili pięknie się podjeżdża niedaleko tejże góry. Owszem, trzeba trochę przejść. Najczęściej to się rozbija na dwa dni i to jest taki bardzo przyjemny spacerek w naszych Beskidach. Dopiero zabawa pod górkę zaczyna się, kiedy już się u podnóża tej góry jest i trzeba taką bardzo dziwną ścieżką, troszkę gliniastą, troszkę taką jakby wspinającą się na półki skalne pod koniec, bardzo, bardzo kamienistą, gdzie praktycznie, no ja trafiłem na deszcz, gdzie droga idzie dnem potoku, więc jeszcze pod takim wodospadzikiem niewielkim z góry, więc był taki moment, że wodę miałem na dole, wodę miałem z góry, a przedzierałem się po śliskich kamieniach, więc no jest to, powiedzmy, przeżycie nierelaksowe, aczkolwiek warte wysiłku, bo jak już wejdzie się tam na górę, widzimy krajobraz zupełnie nie z tej ziemi. No ja wiem, to jest trochę nadużywane takie stwierdzenie, jakby nie wiem, księżycowy krajobraz innej planety, ale tak. Tam w zasadzie, gdyby można było, to z powodzeniem, bez zmiany dekoracji można byłoby kręcić filmy science fiction o jakichś obcych planetach. Przede wszystkim wszechobecny kolor czarny. Piaskowiec jest różowy, ale porośnięty jest, pokryty jest taką warstwą porostów, glonów, które nadają całej tej płaszczyźnie, tym skałom kolor taki jakby bazaltowy, trochę piekielny. Do tego erozja na górze wyrzeźbiła z tego piaskowca niesamowite formy, przedziwne, no zupełnie trudno je opisać. Lepiej może pokazać właśnie na zdjęciach, jak to wygląda. Każda góra zresztą ma swoje specyficzne formacje. Mogą być to takie turnie, jakby wieże zamkowe, mogą być to obłe formy jakby jakichś zwierząt prehistorycznych. W każdym razie od razu jak się wejdzie na górę, rozglądasz się dookoła i mówisz, teraz się mówi wow, kiedyś by się powiedziało o rany. Ale widać, że jest to coś zupełnie innego i w tym momencie już nie ma żadnych wątpliwości, dlaczego się tam wspinałeś, nawet jeśli to było dnem potoku, brodząc po kolana w wodzie. Natomiast dinozaurów tam nie znajdziesz. Szkoda. Tak, z tym, że będąc na górze już dokładnie wiesz, dlaczego ich tam nie ma. Po prostu to jest głównie naga skała. Tam, gdzie są zagłębienia, są roślinki. Niewielkie, ale też unikatowe. Tam prawie, że gleby nie ma. Tam nie ma drzew, tam nie ma jakiejś większej roślinności, bo trudno, żeby coś rosło na jałowej skale. Tam, gdzie troszkę gleby nawiało z góry, gdzieś tam z innych miejsc, zakorzeniły się rośliny. Jako, że to jest gleba bardzo uboga w składniki, Roraima i inne te pui są największym skupiskiem roślinek mięsożernych. Są takie roślinki, między innymi w Polsce też rośnie rosiczka. Są różne, dużo ich nie ma w sensie rodzajów. Ale tam jest raj dla dzbaneczników. To są takie rośliny, które tworzą tak jakby faktycznie dzbanecznik, stąd nazwa. I jakiś owad, który nieopatrznie tam się zbliży, a dzbaneczniki są wypełnione wodą. Z chwilą, kiedy jakieś tam owadziki chcą się napić, to po prostu no, korzystają z tej stacji wodopojowej i najczęściej po raz ostatni w życiu. Ta roślinka ma taką pokrywkę, która się na przykład zamyka. No i z pszczółka, czy tam coś innego jest uwięziona, jakiś karaluch. Ba, nawet żaby tam czasami potrafią wpadać, aczkolwiek na niższych terenach. Także no, rośliny mają problem, żeby się wyżywić. To, z czego miałoby się wyżywić dinozaury. Aczkolwiek w zasadzie największym stworzeniem czworonożnym, które tam widziałem, jest żabka. Unikatowa żabka. Takiej nie ma nigdzie na drugiej na kuli ziemskiej. Wielkości może paznokcia od kciuka. Czarna, tak jak czarna skała, aczkolwiek ona oryginalnie musiała być różowa, bo jak się ją obróci na brzuszek, to jest on różowy.
Unikatowość tej żabki polega na tym, że to jest chyba jedyna żaba, która nie potrafi pływać i nie potrafi skakać. Nie żyje w dużych zbiornikach wodnych, więc po prostu musi mieć wodę, bo to jest płaz, ale nie potrafi pływać. Po prostu w takich kałużach ona się czołga. Uciekając nie jest w stanie uciec, tak jak nasze poczciwe żabki, które jak potrafią skoczyć to na metr dalej, bo nie potrafi też skakać. Dlaczego? Bo nie ma drapieżników, które ją tam atakują. Jako że jest czarna, bardzo trzeba uważać pod nogi, żeby takiej żabki po prostu nie zadeptać. Natomiast ciekawostką jest taka, że to musi być bardzo stary gatunek, bo najbliższy, daleki krewny grawniak tej żabki żyje w Afryce. Inaczej mówiąc, ta żabka musiała istnieć jeszcze w czasach, kiedy te dwa kontynenty, czyli Ameryka Południowa i Afryka, stanowiły całość, a więc prastary gatunek, ale największy, jaki widziałem na szczycie Tepui. Wrażenie robi też najwyższy wodospad na świecie. Tak, no to kraj pod tym względem bardzo, bardzo znaczący, obrodziło tam w atrakcje. Dokładnie w prowincji Canaima, tylko troszkę w innym miejscu. Zresztą te wodospady, tam jest dużo wodospadów. Kiedy jest pora deszczowa, dużo wody pada na te Tepui. No, tam nie ma odpływu do morza, po prostu z którejś strony musi się ta woda przelać. A więc bardzo dużo jest wodospadów, kiedy deszcze badają. Do Salto del Angel, tak się ten wodospad nazywa, prawie kilometrowej długości czy wysokości. To jest rekord, absolutny rekord świata. Dociera się płynąc rzeką. W tej chwili to takie zmotoryzowane pirogi tam pływają. Kiedy pierwszy raz płynąłem, praktycznie z każdego zakrętu, bo płynie się takim jakby, to nie jest to wąwóz, ale krajobraz usiany jest tymi Tepui. Mija się jedną, potem drugą. I co chwilę mi się wydawało, że zbliżamy się do Salto del Angel, no bo ogromny wodospad, każdy z nich jeden w Europie byłby ogromną atrakcją turystyczną, a tam jest ich dziesiątki. I co chwilę się pytałem, czy to jest to. No na to Indianin, bo oni obsługują te łodzie, mówi nie. I w końcu zniecierpliwiony powiedział mi, słuchaj, jak zobaczysz ten wodospad, to już nie będziesz mi się pytał, czy to jest ten. I faktycznie miał rację. Kiedy zbliżyliśmy się do tego miejsca z daleka, zobaczyłem absolutny cud. Ogromną górę, ładnie słoneczko zresztą świeciło, góra, ona, no to są ściany kilometrowej ponad wysokości, a więc szczyt Tepui widziałem, ale mniej więcej w połowie była chmura, taka zaczepiona chmurka dookoła jak obwarzanek. I widziałem niesamowity widok, bo z góry widziałem, jak spada wodospad, potem znika w chmurze i pojawia się pod chmurą. No, nigdy nie widziałem wodospadu, który byłby tak wysoki, żeby znad chmur przebijać się. Ja już wtedy wiedziałem, że to jest ten wodospad. Robił kolosalne wrażenie, po prostu piorunujące. Jak się pod... tam nocuje się na hamakach w takim kampingu, no bardzo takie spartańskie warunki, ale vis-a-vis po drugiej stronie rzeki właśnie widać całość tego wodospadu. No robi kolosalne wrażenie. On jest tak wysoki, że woda, która spada z tam ze szczytu, ona nie spada strugą, ona jest rozpylana, po prostu taka mgła powstaje i wydawałoby się, że no cóż z tej mgły, tam wody ile może być w takiej mgle, ale dokładnie spod wodospadu wypływa całkiem spora rzeczka, która dopływa do większej rzeki i dopiero wtedy widać, bo ta rzeczka to jest dokładnie ta ilość wody, która spływa z góry, ogromna ilość, a woda po prostu już nie rozpylona jest taką rosę. Inaczej mówiąc, no to musi być ogromna wysokość, żeby taką ilość wody po prostu sama się rozpyliła oporem powietrza. No w każdym razie jest to widok niewiarygodny. Warty wszelkich trudów, żeby to raz w życiu zobaczyć. No widziałem parę razy i przyznam się, że to jest jeden z tych widoków, gdzie wróciłbym chętnie jeszcze raz. A czy warto wracać do Caracas, stolicy Wenezueli? No to jest właśnie typowy koszmarek. Typowy koszmarek państw trzeciego świata, gdzie stolice absorbują jakby całą nadwyżkę ludnościową, która nie może sobie znaleźć miejsca i pracy gdzie indziej. Taki jeden z molochów, takim jakim jest i Bogota w Kolumbii i inne miasta południowej Ameryki. Miasto specjalnie nie jest urokliwe. No, ma parę swoich, nazwijmy to, specyfik. Na przykład w życiu nie stałem w takim korku ulicznym jak w Caracas, gdzie jechałem na lotnisko. Pot blady na mnie wystąpił,
bo Korek nam się kojarzy, no jedna ulica zatkana, druga ulica zatkana, tam całe miasto stało. Dokładnie całe miasto stało. Kiedy rzuciłem hasło desperackie takie, to pojedźmy metrem, odradzano, bowiem metro przebiega przez dzielnicę biedy w Caracas, takie fawele jakby podobne do tych w Rio, gdzie no, potrafią, powiedzmy, mieszkańcy przychodzić do metra i golić cały pociąg, powiedzmy, na stacji, po czym wychodzą, zanim policja zareaguje, cały pociąg jest obrabowany. A między miastem a lotniskiem, które znajduje się przy nabrzeżu, bo Caracas jest miastem nabrzeżnym, jest tylko jeden most. Ja nie wiem jak w tej chwili, ale wtedy był tylko jeden most, który regularnie się osadzał, po prostu pękał. Więc prawda była taka, że w każdym momencie można było ten most zamknąć, no i powiedzmy przez dzień, dwa nie było dojazdu w ogóle na lotnisko. Trzeba było przyjeżdżać właśnie tymi fawelami, gdzie na każdym rogu stała policja uzbrojona w automaty. Właśnie, żeby w takich sytuacjach chronić przyjeżdżających. No nie jest to widok, powiedzmy, taki komfortowy, jak jedziesz miastem, wydawałoby się, no jakimś cywilizowanym i widzisz worki z piasku i karabiny maszynowe. No kojarzyć to się bardziej raczej chyba z wojną, no a tam chyba wojna jest na okrągło. Także samo miasto nie jest specjalnie urokliwe, ale wystarczy ruszyć poza, no i zaczyna się już po prostu turystyczna bajka. Tyle podglądania Wenezueli. Czas podejrzeć za 2 tygodnie kolejny kraj. Sprawdźmy, co to będzie. Co się wykręci. I tym razem będzie to Nowa Zelandia. Czyli dalej już nie można.